Good afternoon. We are still practicing past simple. So today the topic is past simple practice. So please open your notebooks and write the lesson, write the date. Today is the 5th of May, and write the topic past simple practice. And remember, always you can stop the video if you aren't ready, and you can write everything down in your notebook, and then you can play the video and continue. So if you are ready, play the video and let's move on. Let's repeat, why do we need past simple? In which situations? Pamiętajcie, że ten czas jest nam potrzebny do czynności dokonanych w przeszłości, bo jest to czas przeszły, że jest nam potrzebny do pytań, kiedy coś się stało w przeszłości, kiedy opowiadamy coś komuś, prowadzimy narrację, mówimy taki ciąg wydarzeń z przeszłości, też używamy wtedy czasu past simple. Kiedy mówimy o rutynie w przeszłości, czyli że ktoś coś kiedyś robił, rutynowo, często, rzadko, nigdy, zawsze, ale robił albo nie, a teraz już jest inaczej. I także jeśli coś się działo dłuższy czas w przeszłości, używamy czasu past simple. And how do we build the sentences? How do we make positive sentences, negative sentences? How do we make questions? Do you remember how? I hope you do. So, positive sentences. The noun, the verb in the second form and the rest of the sentence. Remember. Osoba, czasownik w drugiej formie, czyli czasownik z końcówką -ed, jeśli to jest regularny, albo czasownik z drugiej kolumny z tabeli, jeśli to jest nieregularny. I reszta zdania. And how do we make negative sentences? Once again, the noun, didn't, the verb, and the rest of the sentence. And remember, the verb is in the first form. Ponieważ tutaj mamy dida, didek zjada etka, czyli czasownik wraca nam do pierwszej formy razem z didem, który jest przeszły, czy z didn't, które też jest przeszłe, nie można zastosować drugiej formy czasownika. And how do we make questions? Did is at the beginning, then some noun, and the verb, and the rest of the sentence. And always remember once again, when we have did, we have the first form of the verb. The first form, czasownik musi być w pierwszej formie, bo jest did. And I remind you, didek zjada etka. Przypominam o tym cały czas. Czyli jeśli mamy pytania lub przeczenia, bo did lub didn't właśnie występuje w pytaniach i w przeczeniach, nie możemy zastosować czasownika w drugiej formie, czyli nie dodajemy etka, jeśli jest to czasownik regularny, a jeśli jest nieregularny, no to wracamy do pierwszej formy, którą znamy z czasu present simple. Okay, now please open your student's book. It's page 72 and 73 today. These pages. Open your student's book and let's start. The first exercise today is to read. Read an email and find the regular past simple forms of the verbs in the email. Czyli mamy przeczytać i znaleźć czasowniki regularne. As you can see, they are here. One są wszystkie wytłuszczone, i te regularne, i te nieregularne. Więc wystarczy je rozróżnić. Jak rozróżniamy czasowniki regularne od nieregularnych? Regularne mają końcówkę -ed. So, let's read the
Email. Hi, Grandma. Happy birthday. I'm sorry I didn't phone yesterday, but I had a cold. In the morning, I slept for 6 hours. I woke up at 2 o'clock and my mom made a smoothie. I drank it all and I ate some chicken. I studied a bit, but I felt very tired. I didn't watch television. Unfortunately, I dropped my mobile after I texted my friend Luke, and it broke. Luke came here, but he didn't stay long. I saw the photos of your birthday party online. You looked very happy, and the cake was amazing. You had a lot of guests. Was Uncle John there too? Julia. Okay, so this is an email about grandma's birthday and about why Julia wasn't there. Yes, she was ill. She had a cold and she wasn't at the party. So, did you find the regular verbs? Czy znaleźliście czasowniki regularne? Tak jak mówię, skupiamy się tylko na wytłuszczonych czasownikach. Które z nich mają końcówkę ed? These ones. They are regular. Mam nadzieję, że nie patrzyliście tylko na samą końcówkę ed, bo owszem, one są, wiadomo, nieregularne. Przepraszam, regularne, ale jeszcze mamy czasowniki w zdaniach przeczących, w przeczeniach i one też są. Niektóre z nich przynajmniej regularne. Zobaczcie, phone jest końcówka, gdybyśmy nie mieli tego didn't, byłoby phoned. Watch, gdybyśmy nie mieli didn't w zdaniu, byłoby watched. Stay, gdybyśmy nie mieli didn't, bo to przeczenie, mielibyśmy stayed. Zatem to też są czasowniki regularne. They are all regular verbs. Didn't phone, studied, didn't watch, dropped. Texted, didn't stay, looked. And now, find the irregular past simple forms of the verbs below. Szukamy w tym e-mailu za chwilę nieregularnych czasowników i mamy je jeszcze dopasować w zeszycie. Write answers in your notebook. Dopasować do tych. To są czasowniki nieregularne, ale te są w czasie teraźniejszym. Come, pamiętacie, co to znaczy? Przyjść, see, widzieć, sleep, spać, break, łamać, wake up, budzić się, have, mieć, make, robić, eat, jeść, feel, czuć, drink, pić. So, let's look at the verbs and let's find them. Didn't phone is regular, so not this one. Had. Yes, had is irregular. Had. Slept. Yes, it is. It's irregular. Very good. Woke up. Yes, this is also irregular. Made. Yes, the same. It's irregular. Drunk. The same. It's irregular. Ate. The same. It's irregular. Studied. No, it's like regular. Felt. Yes, this is irregular. Didn't watch. No, it's regular. Dropped. Regular. Texted. Regular. Broke. Yes, broke is irregular. Came, the same, irregular. Didn't stay, it's regular. So, yes, okay, this is irregular. Looked, no, it's regular. Was is something, some exception, yes? Pamiętacie, że was i were to wyjątek i odmienia się przez osoby, inaczej się z nim tworzy pytania i przeczenia, bo tworzy się przez samego siebie, tak? Pytania przez inwersję z was, a nie przez inwersję z did, a przeczenia przez wasn't, a nie przez didn't.
And, aha, jest on odpowiednikiem to be w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że to pamiętacie. Had was here, so we know it's irregular and was the same situation as here. So we found irregular verbs and now they are here, yes, as we said. And now, let's do exercise 2, page 72, in your notebook. So, write exercise 2, page 72. Write it in your notebook. And look, which irregular verbs are similar to the present simple form. Sorry. Mamy dopasować te nieregularne czasowniki do ich pierwszej formy. A zatem come, came. Write it in your notebook. Come, came. See, saw. See, saw. Sleep, slept. Sleep, slept. Break, broke. Break, broke. Wake up, woke up. Wake up, woke up. Have, had. Have, had. Make, made. Make, made. Eat, ate. Eat, ate. Feel, felt. Feel, felt. Drink, drunk. Drink, drunk. If you aren't ready, stop the video, write this exercise in your notebook, and then play the video. Remember, you can always do this. But if you are ready, let's move on. Now, look at exercise 4. Exercise 4, page 72. We have to fill in the gaps. In your notebook, write the correct past simple forms. These are present simple forms. Tutaj mamy w nawiasie czasowniki w czasie teraźniejszym. Mamy uzupełnić zdania odpowiednimi formami past simple. Odpowiednimi formami. Pamiętajcie, że niektóre z nich są regularne, czyli dodamy do nich ed. Niektóre są nieregularne, czyli będziemy musieli sprawdzić w tabelce, albo mam nadzieję, że już z pamięci napiszemy formę nieregularną czasu przeszłego, a niektóre z nich są przeczeniami. Czyli trzeba będzie użyć didn't. Tak jak to robimy to w przeczeniach. Ok, so let's read. A lucky discovery. Szczęśliwe odkrycie. The scientists Alexander Fleming study bacteria. On studiował bakterie. Studiować mamy zamienić na studiował. Co robimy, żeby zrobić zdanie w czasie past simple? Jaka jest konstrukcja tego zdania? Przypominamy sobie. Osoba, czasownik w drugiej formie i reszta zdania. Osobę mamy, czasownik w drugiej formie to jest to, czego nam brakuje i resztę zdania mamy. Zatem czasownik w drugiej formie od study. Study jest regularne czy nieregularne? Regularne. A co robimy, jeśli study kończy się na y? Bo jeszcze trzeba pamiętać o zasadach zasadach ortograficznych. Co robimy, jeśli czasownik kończy się na y? Jak będzie ta forma wyglądać? Co wpisujemy pod jedynką? Studied. This is the good form. So, the scientists Alexander Fleming studied bacteria in 1928... He discover something. On odkrył coś. W nawiasie mamy odkryć, czyli discover, i musimy z tego zrobić odkrył, czyli zdanie w czasie przeszłym.
Przypominam jeszcze raz. Osoba, czasownik w drugiej formie i reszta. On odkrył coś. Osoba, czasownik w drugiej formie i reszta. Osoba jest. Reszta jest. Czego nam brakuje znowu? Czasownika w drugiej formie. I będziemy go tworzyć od czasownika w pierwszej formie discover. Czy discover mieliście na liście czasowników do nauczenia jako nieregularny? Nie. Czyli jest to czasownik regularny. Dodajemy do niego edka. So, he discovered something. He discovered something important. Odkrył coś bardzo ważnego. He not have time to clean the laboratory. On nie mieć czasu posprzątać laboratorium. Nie mieć musimy zamienić na nie miał. Nie miał czasu. Czyli znowu cały czas jesteśmy w czasie past simple i cały czas utrwalamy konstrukcję zdania. He, osoba. Didn't have, bo tak robimy przeczenia, czasownik. I reszta. Time to clean the laboratory. Przypominam, że przeczenia w czasie przeszłym robimy przez didn't i czasownik w pierwszej formie. Didn't i czasownik w pierwszej formie. Musimy wrócić do czasownika w pierwszej formie, bo didek zjada edka. Tu akurat nie byłoby edka, bo have jest czasownikiem nieregularnym, ale tak czy inaczej wracamy do pierwszej formy. Ok, so he didn't have time to clean the laboratory every day, but one day he start to clean. Ale jednego dnia on zaczął sprzątać. Mamy zacząć, start. Jak zrobić z tego zaczął? Oczywiście użyć konstrukcji czasu past simple, czyli osoba, czasownik w drugiej formie i reszta. Osoba jest, reszta jest, czasownik w drugiej formie od start. Start jest regularne czy nieregularne? Regularne. Nie było go na liście. A jeżeli czasownik jest regularny, to dodajemy ed. Started. Started. And next. He started to clean some old glass plates. Czyli zaczął czyścić jakieś stare szklane talerze. He see a lot of mold on the plates. On zobaczył coś tam. Nieważne co. On zobaczył coś tam. Osoba, czasownik w drugiej formie i reszta zdania. Osoba, czasownik w drugiej formie i reszta zdania. Zobaczcie, mamy osobę. Czasownik w drugiej formie to jest to, czego nam brakuje. Resztę zdania mamy. Jak z see, czyli zobaczyć, zrobić zobaczył? Mam nadzieję, że pamiętacie, że to jest nieregularny czasownik, który był w tabeli. Jaka jest druga forma od see? So. So is the second form of see. A teraz zagadka. Nie znamy tego wyrazu, ja go celowo nie tłumaczyłam. Jak myślicie, patrząc na zdjęcie, na podpis, co to jest za wyraz? Zastanówcie się i jako pracę domową zapiszcie jego znaczenie w zeszycie, ale bez sprawdzania w słowniku. Ale do pracy domowej na pracę domową będzie jeszcze czas. Idziemy dalej. But he not see any bacteria around it. Czyli zobaczył coś na talerzu, ale on nie widzieć żadnych bakterii dookoła tego. Nie widzieć mamy zamienić na nie widział, nie zobaczył, tak, żadnych bakterii. Przypominam konstrukcję zdania przeczącego, bo to jest przeczenie. Osoba, didn't, czasownik w pierwszej formie, bo didek zjada edka i reszta zdania. Osoby mamy, resztę zdania mamy. Czego brakuje?
Didn't i pierwsza forma czasownika. Pierwsza, nie druga. W przeczeniach i w pytaniach jest pierwsza. A zatem didn't see. Didn't see. And next, he call the active substance that killed bacteria penicillin. On nazwać aktywną substancję, która zabija bakterie, penicylina. Nazwać powinniśmy zamienić na nazwał, bo jest to czas przeszły. On tego dokonał, tego odkrycia, tak? A zatem osoba, czasownik w drugiej formie i reszta. Widzicie, że jeżeli nauczyliście się zasad czasu past simple, to teraz wystarczy je tylko stosować. Mamy osobę, czasownik w drugiej formie, utworzymy od czasownika w pierwszej formie. Czyli, czy call jest regularne i możemy dodać do niego ed? Jak najbardziej. He called the active substance that killed bacteria penicillin. Later, scientists make medicine with penicillin for very bad toothache, sore throats, earache and coughs. Później naukowcy zrobili lekarstwo z penicyliny i tak dalej, i tak dalej. Mamy zrobić, make, powinniśmy to zamienić na zrobili. Czyli znowu używamy konstrukcji czasu przeszłego. Osoba, czasownik w drugiej formie i reszta zdania. Jak zrobić czasownik w drugiej formie od make? Czy make jest czasownikiem regularnym i możemy dodać do niego edka? Nie. Make był czasownikiem nieregularnym, powinniście go pamiętać z tabeli. Made to dobra forma. If you are ready, if you aren't ready, stop the video as always and write it in your notebook. Then play the video and continue. But if you are ready, let's move on. Now we've got exercise 1, page 73. Some time ago, we spoke about some illnesses and accidents. Look here, they are some accidents. And I hope you remember them. But here, these accidents are in the past. Te wypadki, o których się uczyliśmy, oglądaliście filmik, moją zdalną lekcję o słownictwie na temat wypadków, one są tu w czasie przeszłym. Zobaczymy, jak te czasowniki wyglądają w drugich formach. Listen and repeat. Posłuchaj i przeczytaj. Last year I had a lot of accidents. I hurt my head, I cut my finger, I twisted my ankle, I bruised my foot, I scratched my knee, I broke my leg, I burned my hand. Much injuries with the pictures. Much these injuries with these pictures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G. Write your answers in your notebook. So, write exercise 1, page 73. Który to obrazek? I hurt my head. This is number 3. Yes, I hurt my head. Czyli uderzyłam się w głowę, zraniłam się w głowę. Widać to na obrazku. Next, B. I cut my finger. Cut my finger. Finger to palec. Pamiętamy, cut, zaciąć się. And I twisted my ankle. I twisted my ankle. This is number 4. I twisted my ankle. Look, it's here. Yes, twisted my ankle. I bruised my foot. I bruised my foot. Do you remember? Foot is down there in your body. Yes, so I bruised my foot is this one. I bruised my foot. And I scratched my knee. What is a knee? Head and shoulders, knees and toes. Knee. Knee is
here. This is a knee. And I broke my leg. I broke my leg. It's here, yes. Widać nogę w gipsie. I broke my leg. I burnt my hand. I burnt my hand. Which one is it? Yes, it's here. I burnt my hand. Write it in your notebook. And if you are ready, let's move on. Find the irregular past simple forms of these verbs in exercise 1. Write the answers in your notebook, listen and repeat. Mamy takie czasowniki w czasie teraźniejszym. Break, czyli łamać. Burn, czyli palić. Cut, ciąć. Have, mieć. Hurt, ranić. Znamy je, uczyliśmy się ich, ale co mamy zrobić? Find the irregular past simple forms. Mamy znaleźć od nich czas przeszły. Write the answers in your notebook. Oczywiście mamy napisać odpowiedzi w zeszycie. Zobaczcie. Break. Od break. Czy to będzie had, hurt, cut, broke czy burnt? Od burn. Czy to będzie had, hurt, cut, broke czy burnt? Od cut. Had, hurt, cut, broke czy burnt? Od have, czy to będzie had, hurt, cut, broke czy burnt? I od hurt. Have, hurt, cut, broke czy burnt? Write it in your notebook. These are the good answers, of course. Break, broke, burn, burned, cut, cut, have, had, hurt, hurt. Oh, write in your notebook exercise 2, page 73, and write these verbs. Break, broke, burn, burnt, cut, cut, have, had, hurt, hurt. Write these verbs in your notebook, write this exercise, and if you are ready, let's move on. If you aren't ready, you can always stop the video and write it in your notebook and then play the video. And next is exercise 3. Look, read the sentences and guess what injuries Joe had. Write the answers in your notebook. So write exercise 3, page 73 and let's read. Mamy przeczytać te zdania i pomyśleć, które z tych wypadków przydarzyły się Joemu w związku z tym, co tutaj się stało. Zobaczcie. He dropped a knife and he upuścił nóż. I co się mu mogło w takim razie stać? He cut his finger. He cut his finger. Tutaj mamy te wypadki, które mamy dopasować do początków zdań. So what's next? He walked into a hole and... Co mogło mu się stać, kiedy wszedł w dziurę? He walked into a hole. Z tych tutaj. He twisted his ankle. He twisted his ankle. What about he crashed his bicycle and he crashed his bicycle? Co stało mu się, jeśli rozbił się na rowerze? Co z tego jest najbardziej prawdopodobne? He scratched his knee. He scratched his knee. And next, he walked into a tree. And he walked into a tree. Jak wszedł na drzewo, to co z tych wypadków mogło mu się przytrafić? He walked into a tree and he hurt his head. He hurt his head.
And he had a fire in the garden. And he had a fire in the garden. Jeśli miał pożar w ogródku, co mogło mu się przytrafić? He burnt his hand. He burnt his hand. And what about the next? He jumped from a tree and... He jumped from a tree and... Co przytrafiło mu się, kiedy skoczył z drzewa? He broke his leg. He broke his leg. And what about the last? He dropped a heavy box and... Upuścił ciężkie pudełko. I co? He bruised his foot. He bruised his foot. Okay, so write it in your notebook. Write it in your notebook. And if you are ready, you can move on with me. But if you aren't ready, write it. Stop the video. Write it and then play and move on. So, the last but one exercise. Przedostatnie ćwiczenie. Find the past simple forms of these verbs in exercise 5. Znajdź przeszłe formy czasowników w tym tekście z ćwiczenia 5. Write the present and past forms in your notebook. Napisz i te teraźniejsze, i te odpowiadające im przeszłe formy w czasie w swoim zeszycie. Let's look at the irregular verbs. Fall. What does it mean? Fall. To fall. Spadać. Fly. Lecieć. Hit. Uderzyć. Hear. Słyszeć. Leave. Opuszczać. And send. Wysyłać. So let's read the text. The famous singer Beyoncé had an accident at a concert in Orlando in 2007. She fell on the stairs.